No i dobry wieczór, moi kochani. Znaczy nie witam was na PS2, lecz na PS4, która została ta gra właśnie przeniesiona na PS4 z PS2. Chuj, nie dowiecie się. A oto jest gra z mego dzieciństwa. Od Naughty Dog. Naughty Dog znamy z The Last of Us, która była na kanale. Do serii bardzo zapraszam. O, kuźwa. Jack and Dexter. The Precursor Legacy. I oto gra mego dzieciństwa, która zawitała na naszym kanale. Press start. New game. Wait, what? Nawet w to nie grałem, ale okej. Dobra, override this. Coś tam, bla bla bla. I have spent my life searching for Stop! Czy jest. Kurwa. The answers that my father Ej, nie ma and tego. My father's Nie ma napisów. Failed to find. To musicie zrozumieć sami. Who were the precursors? Why did they create the vast monoliths that litter our planet? How did they harness eco, the life energy of the world? What was their purpose? And why did they vanish? I have asked the plants, but they do not remember. The plants have asked the rocks, but the rocks do not recall. Even the rocks do not recall. Gra Jack and Dexter, czyli seria, to platformer akcji. To jest właśnie Jack, a ten rudy to Dexter. And rejecting of my guidance. And why would he want to listen to old Samus the Sage anyway? I'm only the master of green ego, one of the wisest men on the planet. So it seems the answer begins not with careful research or sensible thinking. Nay, as with many of fate's mysteries, it begins with but a small act of disobedience. Ja pierdzielę, i ja to jeszcze gram na PS2. A się cieszę, że wracam do tej serii. Jesteśmy na Misty Island, gdzie Green Sage nam zabraniał tutaj przychodzić. Jack oczywiście w tej serii nic nie mówi, także. Ale będzie mógł w dwójce. The locals possess precursor items. You know what to do. A co nasi deal harshly with anybody who strays from the village. Których musimy zajebać. What are we doing here anyway, Jack? This place gives me the creeps. Nie wiem, czy to mogę to tak nazwać, ale widać takie, no stare, stare, stare. Ale za to graficzka została jakoś tak poprawiona. Oh, stupid precursor junk! Ick! What is that dark ooze? It sure don't look friendly. The sage yaps on about the precursors that built this place all the time. Where did they go? Why did they build this crap? Now, I like precursor orbs and power cells as much as the next guy. But if you ask me, they must have been real losers. Wow! How did you do that? I think we're in trouble! I od tej pory właśnie Dexter tak będzie wyglądać. I told you we shouldn't have come here and you listened. What? Okay, okay. I'm fine. I'm fine. Tak się to zaczyna. What in green tarnation do you two want? I was... Don't tell me! Instead of heeding my wisdom, the two of you went mucking around in the only place that I told you not to go!
missed the island. That's right. And then And Daxter, you finally took a much needed bath, but in a bathtub filled with dark eco. Look, old man, are you gonna keep yapping? Or are you gonna help me out of this mess? I'm gonna keep yapping, because in my professional opinion, the change is an improvement. And besides, I couldn't help you if I wanted to. What? There's only one person who has studied Dark Eco long enough to have a chance at returning you to your previous form. Karl Acheron, the Sage. But he lives far to the north. Far, far to the north. Nobody has spoken to him in ages. I would teleport you there, but I can't do that either. None of the three sages that maintain the other teleporter gates have seen fit to turn their ends on for quite a while. The only other way north is by foot through the Fire Canyon, but its volcanic soil is hot enough to melt precursor metal. You can't just walk through it. But you could fly over it if Ooh la you had a la. Zoomer equipped with a heat shield. I just happen to be working on such a thing at this very moment. All I would need is 20 power cells to give it enough energy to withstand the canyon's heat. Isn't that right, Daddy? Yes, Kira, that might work. But where are a boy and a half going to get 20 power cells? From the villagers. Most of them have a power cell or two stashed away somewhere. And even if they aren't willing to just give them away, greasing their palms with a few precursor orbs should do the trick. No i w tej and części Jacka musimy zbierać te właśnie takie migające tych gówno, tak, tak. I zbierać precursor orbs. Brave adventure! You two couldn't find your way out of the village without training. Before you do anything else, you better go through the warp gate and get some practice on Geyser Rock. We won't find any more of that dark gooey eco stuff, will we? Cause I'd hate to fall in again and turn into you! Get in there! Before I turn you both into ferns! Bye bye! O kurwa, zaczyna się przygoda Jacka. O la la la! Nie wierzę, że ja to gram na PS4. Jakoś, aha, kółko się robiło to i kwadrat się biło tak z piąchy. Jakoś się robiło takie straszne ultra... jakieś parkury i tak dalej. Właśnie to gówno trzeba zbierać. To jest tak jakby hajs, no to tak mówiłem, że hajs. A to nie jest takie do końca. O Boże, jaki główny dźwięk. Do dupy znaczy się. Wójcy lepiej to zrobili. Ale Jacka ogólnie zaczynałem z części drugiej. To musimy zbierać. Power cell, the most important precursor artifact you can find. You need to collect 20 of these so I can power the heat shield for your A-Grav Zoomer. Nie wiem, dlaczego ten pisał PS2. Tak? Dobra. To jest. To musimy rozwijać tak z góry. You found one of my scout flies. I sent 7 of them to each area to look for power cells, but the lovers must have captured them all. Sometimes you'll want to hit things with a greater force. To break one of these boxes, you should jump in the air and then dive down onto it hands first. Albo mogę tak, z góry. Albo mogę tak, wiążę góra. Oj, kolejny power cell. Znajdzienie tych takich, flying bots, to są takie jakby, można powiedzieć, że znajdźki. Wow! That last scoutfly had a power cell! I'll bet if you collect all 7 in each area, you can find even more power cells. No i tutaj mamy... Blue Eco. Which contains the energy of motion. 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 Hello? Fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Ser al aire merece ayer.
allows you to run fast, break boxes, and even activate some precursor artifacts when you get near them. Matko kochana, jakie gry Naughty Dog są takie piękne. Uwielbiam to w nich, że jest jakaś lokacja i można z nich tak, no, takie horyzont, takie daleko, oj, takie to jest zajebiste. O, mam trofeum. Good work! The Blue Eco caused the door to open. With Blue Eco, you can breathe energy into all kinds of precursor artifacts that have laid dormant for years. Dobra. Those little green balls of energy on the ground are a type of eco. Pick up 50 small green ecos or one big green one to increase your health. Dzięki za nieużyteczną dla mnie już wiedzę. O Boże. O! Aha, bo tutaj ten się znajduje, te rzeczy. A i tutaj mamy trzy. Aha! No dobra. Dobra. No kurwa. A bo się trójkątem się kiedyś, kuźwa, robiło się to. A się na PS2 cofało się kiedyś trójkątem. Więc mamy kółkiem. To jest takie... Odzwyczaiłem się od tego. Damy z powrotem. Good training, boys. But that's nothing compared to the challenges that lie ahead. And no problem. We got the moves, eh, Jack? We'd love to stay in chat, Big Green, but we're itching to get on with our adventures. Fine. Adventure away, then. And while you're out adventuring, why don't you make yourself useful? My darn green eco-collectors are clogged up again. Head out to the far side of the beach and clear them out, why don't you? Follow the lamps. They'll take you right there. Now, all of you, get out of here! A się kiedyś kurwa dziubzia grało w to. Oczywiście będzie tutaj parę odcinków z tajemnicy i ciekawostków. Bo naprawdę jest tutaj tego. O kuźwa, tutaj nie wiem, gdzie mam iść już. Dobra, tu mamy... Ja pierdzielę. Kocham to, nie no, kocham to w Jacku, że to są takie... No, można zobaczyć inne lokacje. O kuźwa, kuźwa, myśl. Tu jest kolejna lokacja. Dobrze. Co jest? Hey! That pelican just snagged the power cell! Ale... Let's go kick some big bird butt! Dobra. Ale czego on tak zrobił? Dobra, wali tylko taka wielkiego. Oto. Dobra. Jak zdobędziemy jakiś precursor cella, to mamy właśnie taką animację. Serem to odpierdala różne rzeczy. O, super. O, super. Dobra. Mamy to. Otwierało takie właśnie takie rzeczy. Teraz tak, to ja pamiętam. Żebyśmy. Co to za starucha? Boję się jej, ale musimy i tak czy siak do niej iść. I teraz odblokujemy takiego ptaszora wielkiego, po którym możemy. Właśnie. Look, isn't that cute? It's nie, staruchu. Cute mama. Ah, I'm not your mom. You see any feathers here? Oh, love at first sight. Zaraz cię pobiję. Nie odzywa się. I'll take this little kid back to the village with me and work with the sage to take care of her. Kolejny, już siódmy i mam kolejne trofeum. X over hair, hard. Nie wiem. Wow! They
check it out. Przysięgam, że nie wiem, co się stało. Ja się potężnie obsrałem. Dawaj to. Dobra, wiem. Bullshit. Szybko, walka z czasem. Ha, i co, głupi pelikanie? Głupio ci teraz, co? Mam ci tam trochę gimme dat. Pewnie chodziło o to, żeby ukraść temu pelikanowi. Pierdolaj. Zagrody. Gdzie? Straszną rzecz, widzicie? Tak zwierzęta do dupsa. A mi się to w sumie podoba. That lazy farmer owes us a power cell. Let's go talk to him. Dobry, to do tego farmera gadamy, no, oh, nam daje well done, my boy. You actually got those flea bags back into the pen. Now I can sleep in peace. Take this power cell for your trouble. Thank you very much, old man. Dawaj to. Ogólnie nikt chyba nie wie, dlaczego każdy ma takie uszy dziwne na świecie Jacka, ale mi to raczej nie przeszkadza. A to jest ora. Z tyłu. Dobra. Ja się tego złapałem. 6, jeszcze jedno. To jest. This must be a precursor oracle like the sage always goes on about. Oracle. I hope they weren't as ugly in person. Who awakens the oracle? Wait. One of you has the light within. From before time, I have watched and waited for the true hero to return. Present to me 120 precursor orbs for each power cell I contain. No i mamy to gówno. Czyli kurde to. No nieważne. Mamy 200 jeszcze. To zbierajmy sobie i potem wróćmy. Ja pierdzielę, już jest problem, bo nie widzę właśnie. Nie wiem, gdzie jest ta ostatnia nasza. Tutaj mamy kolejną miejscówkę. No patrzcie, jak to ślicznie wygląda. Nieważne, z którego roku jest ta gra. Bo nawet nie wiem. Ale to jest piękne. To jest super, że można akurat widzieć tam, co jest na tej innej wyspie, co jest tutaj w oddali. To jest super. Słuchajcie, jest problem, bo nie wiem, która jest godzina, raczej minuta filmu. Tak. No, już trudno, ale tym już sobie zakończmy. Dobra, jak coś tutaj sobie kończymy. A żeby no tak po prostu. Tutaj sobie skończymy i w następnym rozdziale zaczniemy sobie Forbidden Jungle. Mam nadzieję, że początek wam się spodobał tej gry. Bo gra jest naprawdę ciekawa. To taki platformer z akcją. Znaczy więcej akcji będzie oczywiście w drugiej części, ale to jest taka. No wiecie, taki początek tej naszej historii, tych dwóch naszych głównych bohaterów. Moim zdaniem gra jest zajebista. No nie znacie jej na pewno. Na pewno możecie jej nie znać, ale ta gra jest the best. To mogę wam powiedzieć. I to jedna z gier, które kocham. Także na pewno będzie cała seria z tego poświęcona. Także no, tyle. Ja się mogę z wami teraz pożegnać. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Trzymcie się. No i cześć.